pokazywał, że chyba wszystko w porządku, ale został zdyskwalifikowany. Kamil teraz. Mamy nadzieję na trzech Polaków w czołowej dziesiątce, że Kamil włączy się do rywalizacji. Brawo! Dobry skok, bardzo dobry skok. Klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 97 metrów pierwszej serii tylko, ale w słabych warunkach. Teraz ten wiatr wydaje się nieco bardziej pomagać Polakowi. Już w powietrzu, już leci, leci, leci daleko. No. Jeszcze nie koniec tych zawodów. Andras Wellinger. No, jego przewaga nad Piotrem była już większa. To było ponad 5 punktów. Szybki jak zwykle na progu, blisko wylądował zielony. Podium do miejsca na podium. W dwóch dotychczasowych konkursach, w których brał udział w tej czołowej trójce, się znalazł. Teraz wygląda na to, że zaczyna wiać pod narty. Jak daleko w tych warunkach poleci Geiger? No poleci. Powinien tutaj skoczyć co najmniej 131 metrów. Timi Zajc, no ale zdaje się, stawia sprawę, także walczy tutaj o złoty medal. Ależ pięknie, pięknie, oczywiście. Žiga Jelar, reprezentacja Słowenii. Pierwszy występ 25-letniego zawodnika z tego kraju, znakomity. 133,5 metra, to była druga nota. Teraz też znakomicie. O, znakomicie. Ale no ale teraz Słowenia. Słowenia, która spisywała się znakomicie po skoku. Niki Krishnar była liderem i teraz Timi Zajc. Będzie daleko! Trzecie i wyszli na prowadzenie i zapewne nie chcą oddać tego prowadzenia aż do końca konkursu. Andrzej Laniszek. No, długi skok, długi, bardzo dobry, bardzo piękny skok Andrzej. Obu skoków Austriak. Teraz reprezentant Norwegii Johan Ander Forfang. On miał najlepszy wynik w tej grupie w pierwszej serii, jak druga. O, druga też wyśmienicie. Ale... wiatr z tyłu skoczni. No i 22-letni reprezentant Słowenii, reprezentant gospodarzy w walce o indywidualny medal dla swojego kraju, dla siebie. Timi Zajc w powietrzu, spokojny, daleki lot, będzie liderem, będzie miał medal. Eisenbichlerem. No a teraz Piotrek dzielił to 13 miejsce, jak mówiliśmy, z Markusem Eisenbichlerem. Pierwsza odległość Piotra 97,5 metra. Trochę był rozczarowany, bo przecież w serii próbnej było 101 metrów. Piotr Żyła. Ale trzeba atakować. I atakuje Piotrek. Brawo!